chcemy wspólnie z wami, wykonując te praktyczne zadania, doprowadzić do tego, abyśmy otworzyli na nowo rozdział inwestycji w Europę. Abyśmy na nowo wszyscy uwierzyli w Europę. Wiem, że to jest możliwe i będę w tym dziele do państwa dyspozycji. Wszystkich bez wyjątku przez całe te 6 miesięcy. Liczę na dobrą współpracę. Dziękuję bardzo. Zbigniew Ziobro, 1 minuta. Panie premierze, pięknie pan mówił dzisiaj o wartościach europejskich. Chciałbym sukcesu polskiej prezydencji. Będzie to jednak możliwe, jeśli pan i pański rząd będzie te wartości jak wolność słowa, wolność mediów, prawa opozycji, przestrzegał w praktyce, a nie tylko o nich pięknie mówił. To za pana rządów w Polsce masowo z mediów publicznych zwalniano dziennikarzy. Tylko dlatego, że byli krytyczni wobec rządu. To pana rząd wystąpił do sądu de facto o likwidację najbardziej prestiżowego i najczęściej cytowanego dziennika w Polsce Rzeczpospolitej. Dlaczego? Bo był krytyczny wobec rządu. Niedawno brytyjski współwłaściciel czuł się zmuszony odsprzedać udziały w tej gazecie z tego powodu właśnie. Niedawno również w Polsce funkcjonariusze służb specjalnych uzbrojeni w broń ostrą wkroczyli do mieszkania internauty studenta tylko dlatego, że prowadził krytyczną wobec władzy stronę internetową, by go zastraszyć i zarekwirować komputer. Sukces polskiej prezydencji jest możliwy, ale wówczas, kiedy będzie pan i pana rząd realnie przestrzegał tych wartości, o których dziś tak pan pięknie mówił, panie premierze. Czy dobrze pamiętam, że pan był minister sprawiedliwości, gdy uzbrojone bandy atakowały ludzi w Polsce o 6 rano, zamykano ludzi do więzienia, a jedna z pań, którą chcieliście zamknąć, popełniła samobójstwo. Czy dobrze pamiętam, że pan był minister sprawiedliwości, czy się pomyliłem? Prezydencja niemiecka domknęła traktat lizboński, ale tak się dziwnie składa, że to Niemcy jako kraj najbardziej ludny są największym beneficjentem przejścia od Nicei do systemu podwójnej większości. Prezydencja francuska domykała pakiet klimatyczny, ale tak się składa, że to Francja najwięcej zarobi na sprzedaży alternatywnych technologii energetycznych, kiedy pakiet wejdzie w życie. Panie premierze, niech pan słucha tego koncertu Mozart i wyciąga wnioski. Ma pan dzisiaj złoty róg, ma pan prezydencję, ma pan przewodniczącego parlamentu. Dlaczego brakuje panu odwagi postawienia spraw, których trwanie w obecnym kształcie zrujnuje część Europy, w tym Polskę? Dlaczego polski rolnik ma mieć przez kolejne lata 150 euro dopłat mniej do hektara niż rolnik niemiecki, a polska wieś ma przez to stracić dziesiątki miliardów euro? Dlaczego nie zainicjuje pan odejścia od pakietu klimatycznego, który zrujnuje polską gospodarkę i sprawi, że w krótkim czasie ceny prądu wzrosną o 100%? Panie premierze, ma pan złoty rok. Historia oceni pana nie za piękne bałmoty, ale za to, co zrobi pan dla ludzi. Dziękuję panu.